Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi w Akcji Kreatywne Wyzwania, który realizowany jest w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nazywam się Daria Rodzik, pracuję właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielam się w rolę moderatora i będę się Państwem opiekować podczas tego wydarzenia w kwestiach technicznych. Prowadzącą spotkanie nasze jest dzisiaj pani Ania Mitura, z którą już za chwilę, jesteśmy już połączeni, ale już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę śmiało korzystać z tego okienka. Ja postaram się pomóc gdzieś w ogólnym czacie albo już indywidualnie z uczestnikiem, który ma jakiś problem techniczny. Będę też wdzięczna za napisanie na czacie nam, czy mnie widać i słychać, mnie słychać, a nie widać, to będę miała taką informację, że możemy zaczynać i wszystko działa w porządku. Super. Jest tak, 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 więc widać i słychać. Dobrze, to ja nie zabieram już więcej czasu, ani przekazuję Ci głos, a sama znikam do tła, ale cały czas jestem, także proszę pisać. Dziękuję bardzo, Dario, za przekazanie mikrofonu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium programu Młodzi w Akcji. Widzę, że niektóre znajome osoby dołączyły, więc tym bardziej serdecznie witam. Porozmawiamy sobie dzisiaj o najważniejszych rzeczach, bo to jest webinarium skierowane dla osób, które nie mogły niestety być na szkoleniu. Także nie uda nam się na pewno zrobić wszystkiego, co się dzieje na szkoleniu, ale takie najważniejsze informacje na pewno poruszymy. Będzie również sporo czasu na zadawanie pytań. Także zaczynajmy. Młodzi w Akcji, kreatywne wyzwania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zespół programu MWA, to jestem właśnie ja, Anna Mitura. Jestem trenerką, prowadzę część szkoleń, webinar. Jestem również współautorką publikacji programowych, o których sobie jeszcze powiemy. Jest dzisiaj z nami na czacie również Karolina Janeczek, która jest obecną koordynatorką programu. Ten obrazek telefonu nie przez przypadek się znajduje tam na dole, bo zachęcamy właśnie do kontaktu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, Karolina jest do Waszej dyspozycji pod telefonem, pod mailem. Kontakt jest na stronie internetowej młodziwakcji.org.pl w zakładce kontakt. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne dane. Karolina dzisiaj też właśnie jest na czacie i będzie odpowiadać na pytania pisemnie. Ja będę również starała się śledzić, czy pojawiają się jakieś pytania i w miarę możliwości odpowiadać również tutaj na żywo. Słuchajcie, organizatorzy programu to Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale również Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Ten program istnieje już od ponad 2 lat, to jest jego 5. edycja i wszystko wskazuje na to, że będą kolejne. Plan naszego dzisiejszego spotkania wygląda następująco. Przez chwilę porozmawiamy sobie o ogólnej idei programu, następnie omówię rodzaje wsparcia, na które możecie liczyć z naszej strony. Przedstawię również harmonogram, czyli co co i kiedy powinno się zadziać w Waszych szkołach, bo właśnie gdzie to w Waszych szkołach, ewentualnie w przestrzeni internetowej. Następnie omówimy sobie w miarę dokładnie ścieżki tematyczne, które w bieżącej edycji proponujemy do wyboru. Porozmawiamy sobie również o metodzie projektu. Omówimy kryteria jakości, na których nam zależy. I będzie na koniec czas na pytania, chociaż zachęcam Was wszystkich do zadawania pytań na bieżąco. Jeżeli akurat będzie jakiś temat, jakaś wątpliwość, to zadawajcie pytania na czacie. Będziemy razem z Karoliną starały się odpowiadać na bieżąco. Więc zaczynamy. Idea programu. Jest dużo treści, więc pozwolę sobie odczytać. Młodzi w Akcji to
Program, którego celem jest inspirowanie opiekunów, młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i mieszkańców. Czyli właśnie chcemy zachęcać Was, pokazywać Wam metody do tego, żeby tą młodzież troszeczkę rozruszać, ale też zainteresować tą własną okolicą, mieszkańcami, nawiązać kontakty, zrobić coś na rzecz, najpierw zdiagnozować te problemy, które się pojawiają w okolicy, nie zawsze problemy, czasem po prostu jakieś kwestie, sprawy, takie rzeczy charakterystyczne, właściwe dla Waszej okolicy, dla lokalnej struktury. I chcemy zachęcać właśnie, żeby razem z mieszkańcami coś robili, czy robili coś dla mieszkańców, czy zachęcali ich do wspólnego działania, bo tego troszeczkę brakuje. A oprócz tego, to wszystko powinno się dziać metodą projektu. Czyli zależy nam, żeby młodzież, podejmując te działania, uczyła się planowania własnej pracy, podziału zadań, współpracy w grupie, czyli wszystkich tych kompetencji miękkich, które są przydatne później w dorosłym życiu, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym. To są rzeczy, które się po prostu przydają. Poniżej jest cytat z tekstu Alicji Pacewicz, który znajduje się we wstępie do publikacji oraz na stronie internetowej w zakładce opis programu. Pozwolę sobie go odczytać. Młodym się chce działać, gdy mogą sami o czymś decydować, gdy mają poczucie sensu i wpływu, gdy robią coś razem z innymi, gdy dostają wsparcie dorosłych, gdy mogą komuś pokazać to, co robią. I jeszcze mają poczucie, że coś naprawdę tworzą. To właśnie są takie elementy, które chcielibyśmy w tych projektach zawrzeć. Właśnie tą sprawczość młodzieży, dać im poczucie sensu. Ja w ogóle zachęcam Was do przeczytania całego tekstu Alicji Pacewicz, która właśnie polemizuje z takim częstym stwierdzeniem, że dzisiejszej młodzieży nic się nie chce, że nie chcą nic robić. Ona właśnie pokazuje przykłady, że jest inaczej, ale też pokazuje, jakie warunki muszą zaistnieć, żeby tym młodym ludziom chciało się działać. I właśnie jak w prosty sposób stworzyć im te warunki, żeby zachęcić im do przejmowania inicjatywy. Także ten całość tekstu znajdziecie właśnie we wstępie do tej publikacji, o której jeszcze dalej powiem więcej, oraz na stronie internetowej Młodzi w Akcji w zakładce opis programu. W bieżącej edycji, tak jak mówiłam, piątej już, proponujemy 4 tematy do wyboru. Jest to kronika sportowa, reportaż po sąsiedzku, zamaluj na lokalnie oraz kampania zaufania. To są takie na razie enigmatycznie brzmiące tytuły. Zależy nam, żebyście wybrali jeden temat i z młodzieżą właśnie, znaczy wybrali, razem z młodzieżą wybrali lub najlepiej, żeby to młodzież wybrała jeden z tych tematów i zrealizowała projekt w ramach tego tematu, chociaż też powiem, że tematy mogą się przeplatać i łączyć. Jeszcze właśnie przy omawianiu każdego z tematów osobno będę wskazywać te miejsca, gdzie mogą się pojawiać takie miksy i to naprawdę się udaje, mieliśmy już przykłady, o takich przykładach też wspomnę jeszcze. Rodzaje wsparcia, na które możecie liczyć w ramach programu, to właśnie przede wszystkim 2 publikacje, Młodzi w Akcji, Kreatywne Wyzwania. Ta publikacja, ona jest właśnie wydana w wersji papierowej, ale jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie, za chwilę pokażę, w którym miejscu. Tutaj są opisane 3 pierwsze ścieżki projektu, czyli kronika sportowa, reportaż po sąsiedzku oraz zamaluj na lokalnie. Właśnie jak krok po kroku przeprowadzić te ścieżki wraz z ćwiczeniami. Ćwiczenia są dosyć uniwersalne, więc można sobie wybierać ćwiczenia z jednej ścieżki i korzystać z nich przy innych ścieżkach. Nie ze wszystkimi da się tak zrobić, ale z większością tak, do tego zachęcam. Jest również 2 publikacja. W wersji drukowana jest ona czarno-biała, natomiast w wersji elektronicznej kolorowa, też do pobrania ze strony,
Obie publikacje zostaną przesłane do Was w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o tę publikację, ona dotyczy tylko jednej ścieżki, właśnie tej nowej ścieżki kampania zaufania, czyli jak pomagać słowem i obrazem. O tych tematach jeszcze sobie powiemy. Dużym wsparciem jest również strona internetowa, gdzie możecie znaleźć wiele dodatkowych materiałów i informacji. Za chwilę jeszcze pokażę, jak ta strona wygląda i gdzie szukać różnych informacji. Innym rodzajem wsparcia jest profil na Facebooku oraz grupa. Zachęcam do udziału. Za chwilę pokażę też, jak się nazywa, żebyście mogli dołączyć. Tam się pojawiają różne bieżące informacje, ale też przede wszystkim inspiracje z innych programów, z innych działań, z jakichś grup właśnie. Możecie również nam przysyłać materiały, które będziemy publikować właśnie na profilu, żebyśmy mogli promować również Wasze działania. Kolejnym rodzajem wsparcia jest newsletter. Pierwszy newsletter został wysłany tydzień temu. Napiszcie mi proszę na czacie, czy go dostaliście. Mogło być tak, że niektórym newsletter wpadł do spamu, ale zdarza się również tak, że newslettery nie dochodzą, bo skrzynka ma jakieś zabezpieczenia. Dlatego jakbyście mogli napisać, tak, widzę, że do pani Teresy pozdrawiam. Newsletter doszedł. O, tutaj pani Arleta napisała, że nie otrzymała newslettera. No właśnie, więc ja zachęcam, że jeżeli ktoś nie otrzymał newslettera, żeby najpierw sprawdził w spamie, nie? A jeżeli ten newsletter, nie ma go w spamie ani w żadnej innej, w żadnym innym folderze w skrzynce mailowej, to proszę napisać maila do Karoliny, ona go prześle po prostu bezpośrednio. W newsletterze są właśnie bieżące informacje i różne linki, przypominajki, także warto go dostawać. To pani Arleto, proszę napisać maila bezpośrednio, nawet samym nagłówkiem proszę o newsletter i Karolina go podeśle. Wsparciem jest również kontakt z koordynatorką, tak jak mówiłam, zachęcamy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, chęci pogadania do tego kontaktu, czy telefonicznego, czy mailowego. Oraz tajemniczo brzmiący skrót OPPM 2020, czyli Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych, o której sobie jeszcze powiemy. Także myślę, że możemy ruszać dalej. Tutaj właśnie publikacja. Teraz właśnie po kolei omówię każdy z tych elementów wsparcia. Te dwie publikacje, tak jak mówiłam, w wersji papierowej otrzymacie je na adres szkoły. Karolina będzie je wysyłać właśnie w przyszłym tygodniu, także dowiadujcie się w sekretariacie, czy przesyłki to będą przesyłki na wasze imię, nazwisko, ale na adres szkoły. Dowiadujcie się, czy przyszły. Również w wersji elektronicznej można je pobrać ze strony Młodzi w Akcji, c.org.pl, w zakładce publikacje. Właśnie jest ta kampania zaufania, to jest ta czarna, choć w wersji elektronicznej jest też kolorowa, oraz publikacja Młodzi w Akcji, kreatywne wyzwania, tam są trzy ścieżki. Ja może tylko krótko powiem, dlaczego to jest osobno, bo w poprzednim semestrze były właśnie, cały semestr był poświęcony tylko tym trzem ścieżkom tematycznym. W tym semestrze, ponieważ było spore zainteresowanie, powtarzamy te tematy, ale dla tych, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, proponujemy też czwarty temat, nowy, kampania zaufania i stąd ta nowa publikacja. W kolejnym semestrze być może zostanie ten temat i pojawią się nowe. Dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o publikacje. A może jeszcze coś powiem o publikacji, żeby nie było tak szybko. Publikacje składają się właśnie, coś z ważnego w publikacji. Znajdziecie w nich, w jednej i drugiej, na początku, kryteria jakości uczniowskich projektów edukacyjnych, opisane w punktach. Ja dziś będę też troszkę o nich mówić, ale zawsze warto wracać w różnych momentach trwania projektów, żeby sprawdzać, czy wasz projekt spełnia te kryteria. Następnie są kroki po kolei,
jak działać w tym projekcie, żeby to miało ręce i nogi, z różnymi inspiracjami, z konkretnymi ćwiczeniami, które możecie robić wraz ze swoimi uczniami, uczennicami w czasie spotkań grupy projektowej. Troszeczkę różnią się te tematy, bo tutaj do tych tematów nie potrzeba materiałów innych niż publikacja do tej fioletowej, fuksjowej publikacji. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię zaufania, to bazą wyjściową jest film, do którego link znajduje się na stronie też internetowej Młodzi w Akcji. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby obejrzeć ten film. Ja Was serdecznie zachęcam, żebyście najpierw obejrzeli go sami i zapoznali się z materiałami, które dotyczą filmu, bo my proponujemy tu właściwie taką wręcz lekcję filmową, żeby obejrzeć z młodzieżą ten film. On trwa 15 minut, także niedługo, można to zrobić w czasie jednej lekcji, a następnie tu przeprowadzić te ćwiczenia, które się znajdują w publikacji, a dotyczą właśnie tego filmu, bo jego tematyka jest dosyć delikatna i wymagająca, dlatego warto się do tego przygotować. Ja jeszcze przy omawianiu ścieżki wrócę do szczegółów, ale uczulam właśnie, że tutaj warto się wczytać i na początku samemu przygotować przed przystąpieniem do pracy z grupą projektową. Dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o publikacje. Oczekujcie ich w przyszłym tygodniu lub kolejnym, bo jak wiadomo, Poczta Polska też potrzebuje czasu. Słuchajcie, strona internetowa Młodzi w Akcji co.org.pl. Myślę, że wszyscy z Was już ją znają, ale jeżeli nie, to krótko powiem, jak wygląda i z jakich elementów się składa. Na samej górze jest krótki opis programu, poniżej znajdują się aktualności, które już tutaj się zmieściły, natomiast w pasku menu tutaj jest właśnie o programie. Tu się, jeżeli rozwiniecie o programie, znajdziecie pasek publikacje. Słuchajcie, nie, to źle mówię, teraz jesteśmy w materiały edukacyjne, to jest ta druga zakładka, materiały, bo ja chyba niechcący przeskoczyłam, tak, przepraszam Was bardzo. Najpierw o programie. OK, pierwszy w pasku menu, pierwsza zakładka o programie, znajdziecie tam opis programu i tam właśnie znajdujecie tekst Alicji, bardzo ciekawy, polecam. Następnie jest harmonogram, gdzie możecie wracać, żeby zobaczyć, jak stoicie z działaniami, chociaż on nie jest zbyt skomplikowany, jak za chwilę sami się przekonacie. Znajduje się też regulamin, z którym polecam się zapoznać, bo myślę, że już to zrobiliście, akceptując warunki uczestnictwa przy zgłaszaniu się do programu, ale zawsze warto sprawdzić, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Pakiet medialny, to jest ciekawa rzecz, to jest tutaj właśnie w tej zakładce znajdziecie komplet dokumentów, które mogą Wam się przydać. Tam są logotypy, właśnie te, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Które można wkleić, nie wiem, czym przez chwilę nie urwało mi zasięgu, ale mam nadzieję, że nie. Można wkleić na przykład do plakatów, do ulotek, do materiałów promocyjnych, do banerów, które chcecie umieścić w internecie. Jest też papier filmowy, na którym na przykład można napisać list z prośbą o wsparcie do tak zwanego sojusznika, czy list do, nie wiem, na przykład burmistrza, z prośbą o objęcie patronatem. Także myślę, że tego rodzaju dokumenty podnoszą wiarygodność w oczach odbiorców Waszych działań, dlatego polecam właśnie ten pakiet medialny. I tutaj na końcu znajduje się sprawozdanie końcowe. Tam możecie wejść jeszcze tam możecie po prostu kliknąć i otworzy Wam się formularz sprawozdania końcowego. To jest formularz internetowy, który należy wypełnić po zakończeniu działań projektowych, czyli dopiero za jakiś czas. OK, i tutaj jeszcze omówię krótko, że w tej właśnie
w tym pasku o programie OBOT znajdą się materiały edukacyjne, które za chwilę omówię. Rekrutacja, czyli to już jest zakończone, więc w tej chwili nas nie interesuje. I tutaj właśnie na końcu jest kontakt do koordynatorki programu Karoliny. Dobrze, i tutaj kolejny slajd, materiały edukacyjne. W tej zakładce właśnie znajdziecie publikacje, o których wcześniej wspominałam, materiały dodatkowe i tam są różne inne publikacje, ale też takie dodatkowe informacje, które mogą być dla Was interesujące. Także zachęcam. I multimedia, w których znajdują się na przykład nagrania z webinarów, też związanych z tematami, na przykład jak praca w grupie, czy nawiązywanie relacji ze społecznością lokalną. Też coś, co może być w tym temacie projektowym, pracy projektowej przydatne dla Was. Także zachęcam do zapoznania się tutaj z tymi zakładkami. Okej, i dalej. Mamy właśnie Facebook, grupa na Facebooku, Młodzi w Akcji, facebook.com/MWAkcji. MWAkcji. I słuchajcie, na Facebooku publikujemy, tutaj na przykład jest przykład wiadomości ze szkolenia takiego wspomnienia Kraków i Katowice, co się tam działo, kilka zdjęć, także różne takie informacje bieżące z programu, ale również inspiracje. Zachęcam do polubienia strony, już ponad 3300 osób polubiło, także polubcie i wy. Słuchajcie, dalej przechodzimy, newsletter. Newsletter programowy wygląda tak, oczywiście jest dłuższy, tutaj jest fragmencik, także też jeżeli ci, którzy dostali, no to wiedzą, a ci, którzy nie, to zachęcam, żeby właśnie się upomnieć, bo warto go dostawać, bo on po prostu przypomina o różnych rzeczach, które się dzieją, relacjonuje, co się dzieje, również opisujemy tam relacje ze szkół, które do nas docierają, więc można się zainspirować. Okej, lecimy dalej. Kontakt właśnie, zakładka kontakt, to są dane kontaktowe do Karoliny, z którą można się kontaktować w razie potrzeby, zachęcam. I OPPM 2020, czyli ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych, która odbywa się od wielu już lat na Zamku Królewskim w Warszawie. Za chwilę obejrzymy filmik właśnie prezentujący, co się dzieje na takim wydarzeniu. Ja tylko powiem, że właśnie jako uczestnicy programu, ci, którzy oczywiście wywiążą się z zadania, czyli zrealizują projekty i przyślą sprawozdanie, będziecie mogli się starać o udział w tym wydarzeniu i po prostu przyjechać. Zawsze to się odbywa w czerwcu, w okolicach 10-12 czerwca, to jest wtorek zazwyczaj. Właśnie przyjeżdżają grupy złożone z opiekunów i 4 uczniów. Zazwyczaj trzeba wybrać, bo grupy projektowe zwykle są liczniejsze, no ale to jest jakieś przedstawicielstwo, jest wielka wymiana kontaktów, zresztą sami zobaczcie, co się tam dzieje na filmiku, który teraz obejrzymy. Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych to jest coroczne spotkanie, w ramach którego przedstawiciele z różnych projektów z różnych szkół, które prezentują to, co udało im się przez cały rok zrobić. To jest spotkanie i nauczycieli, uczniowie chwalą się trochę tym, co sami zrobili, ale też tym, co zrobili ich uczniowie, bo największym sukcesem nauczycieli jest oczywiście to, co zrobili i czego nauczyli się uczniowie uczennicy z ich szkół. Ale od właściwie początku istnienia. Ale uważamy, edukacja to nie jest tylko to, co nam się uda przeczytać i zapamiętać, to jest przede wszystkim to, co nam się udaje zrobić. I najlepiej jeszcze zrobić z innymi osobami z naszej klasy, z naszej szkoły, z naszej miejscowości.
I projekty są do tego idealne. Projekt to jest taka rzecz, kiedy się zderzamy z realnymi problemami, na przykład z tym, że dzieci w przedszkolu się nudzą i są niezaopiekowane, albo że polskie pszczoły, i nie tylko polskie, są zagrożone, albo że jest smog, albo że młodzi ludzie trochę nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą i ze swoją przyszłością, albo że mają jakieś wątpliwości dotyczące tego, jak w tej chwili wygląda Polska, albo że chcieliby rozmawiać o uchodźcach, a czasami się boją. Pracując metodą projektów, wychodzą na zewnątrz też, pokazują to w swojej szkole albo pokazują mieszkańcom swojej miejscowości, zadają im jakieś pytania, namawiają do jakiejś pracy, razem z nimi zamazują napisy ksenofobiczne na murach albo organizują projekcje filmu. Na pewno ważne było to, żeby jednak komuś pomóc, żeby zacząć działać i żeby uświadomić młodzieży, że wokół nas jest tyle osób, które potrzebują pomocy. W trakcie realizacji tego projektu na pewno nauczyliśmy się pracy grupowej, na pewno nauczyliśmy się wspierania i otwierania naszych serduszek i pokazywania empatii, bo jakby to jest najważniejsze, żeby też wesprzeć tych ludzi psychicznie. Wiadomo, pieniążki pieniążkami na pewno pomogą, ale żeby wiedzieli, że mają u nas wsparcie, że po prostu mogą na nas liczyć w każdej sytuacji. Najbardziej jesteśmy dumne z tego, że przekułyśmy rozmowy w działania, dlatego że teraz po OPPM-ie spotkamy się z panią Mariną, która opiekuje się uchodźcami z Czeczenii. Zorganizowałyśmy zbiórkę dla tych rodzin. To są środki czystości, ubrania. Przekażemy im to i będziemy mogli z nimi porozmawiać. Ten projekt był bardzo fajny, bo mogliśmy się poznać z różnymi koleżankami z innych szkół. Nauczyłyśmy się współpracy i takiej śmiałości do innych ludzi. Więcej zdziałamy dużą grupą niż samemu. Możemy też czerpać inspiracje od innych osób, z ich projektów. Jest nam po prostu potem łatwiej, możemy różne ich pomysły wprowadzić też do siebie. Realizowaliśmy film, nagrywaliśmy pierwszy muzyczny film dokumentalny na temat historii zielonogórskiego rocka i nie wyobrażam sobie innej metody, jak właśnie metoda projektowa do tego, żeby to zrealizować. Naprawdę warto, bo można się pochwalić swoją inicjatywą, zarazić kogoś taką pomocą i radością z dzielenia się. U nas to było takie dobro dla uchodźców, ale także zdobywanie wiedzy na bardzo różne tematy. Grupa na pewno nauczyła się współpracy oraz poznawaliśmy nowe techniki rozpowszechniania tego, co robimy i uczenia się na własnych błędach. To jest taki moment i takie miejsce, takie spotkanie, które pokazuje, jak wiele jest w polskiej szkole dobrych, fajnych, ciekawych, atrakcyjnych, mądrych rzeczy. Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów na Zamek Królewski w Warszawie na ogólnopolską prezentację projektu. Było bardzo fajnie i ciekawie. Już jestem z powrotem. Słuchajcie, także czujcie się zaproszeni na ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych. Rekrutacja odbywa się zazwyczaj w okolicach kwietnia, maja i polega po prostu na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, gdzie opisujecie, co zrobiliście i jaki macie pomysł na zaprezentowanie się. Także zachęcam, bo naprawdę warto. Słuchajcie, dalej harmonogram. W październiku, który się już kończy, mieliśmy szkolenia. Większość to były szkolenia stacjonarne. Dziś widzimy się na webinarze i to już będzie ostatnia z form szkoleniowych przewidziana w tej edycji programu. Do końca roku 2019 powinniście skupić się na waszych działaniach projektowych z młodzieżą. Oczywiście finały tych działań mogą się odbyć też po nowym roku, jednak ze względu na ograniczony czas na święta, później ferie, zachęcamy, żeby jednak jak najwięcej zrobić jeszcze w tym roku. Dlatego tutaj jest wpisane, że do końca roku jest ten czas na wasze działania. Jeżeli potrzebujecie go więcej, to dajcie znać mailowo Karolinie, natomiast te działania nie powinny trwać dłużej niż do końca lutego 2020 roku, bo do tego terminu należy przysłać sprawozdanie.
czyli właśnie to, wypełnić ten formularz sprawozdania, opisać wasze działanie, dołączyć kilka zdjęć lub jakiś filmik i przesłać je do nas. Wypełnienie sprawozdania jest obowiązkowe, jest warunkiem otrzymania dyplomów dla szkoły, dla opiekunów i dla wszystkich młodych uczestników. Dyplomy zostaną wysłane do końca marca 2020 roku na podstawie przysłanych sprawozdań. Dyplomy będą wysyłane Pocztą Polską, dlatego czasami rzadko, ale jednak zdarza się, że te przesyłki nie dochodzą, wtedy się upominajcie, żebyśmy wysłali je jeszcze raz. Dyplomy mogą być przydatne dla was do awansu zawodowego, także warto o to zadbać. I w międzyczasie czekamy cały czas na relacje z waszych prac, z waszych działań. Te relacje możecie wysyłać za pomocą strony internetowej. Tam na stronie głównej są takie przyciski kolorowe. Jeden z nich nazywa się Dodaj relacje i to są takie proste, to jest taki prosty formularz elektroniczny, właśnie który można. Zachęcamy. Warto wypełnić, dodać kilka zdjęć i na tej podstawie tworzymy artykuły o was, o waszych działaniach i umieszczamy na stronie programu, na Facebooku. To jest też forma promocji, docenienia i zachęty dla waszych podopiecznych, dlatego warto to przysyłać, bo wtedy można im pokazać, zobaczcie, jesteście w internecie, jesteście na stronie. Jeżeli w tym artykule jest jakaś zapowiedź tego, co planujecie zrobić, to też to jest takie zobowiązujące dla tych młodych, że już zostało opublikowane w internecie właśnie artykuł, gdzie zobowiązują się, że zrobią jakieś działania. No i może to być taki sposób, żeby im przypominać, słuchajcie, nie poddawajcie się, warto te działania kontynuować, warto dokończyć. Dobrze, jak widzicie, harmonogram jest prosty. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je, będziemy się starali odpowiadać na bieżąco. I teraz krótko jeszcze o waszych zadaniach jako opiekunów i opiekunek grup. Udział w szkoleniu lub webinarium, praca z grupą nad projektem, wybór jednego z czterech tematów. Tak jak mówiłam, czasem te tematy mogą się przenikać, ale generalnie powinniście zrobić jeden projekt. Grupy nie powinny liczyć mniej niż 3 osoby i więcej niż 25 osób. No i tak. I tak. I później deklarujecie tą ilość osób właśnie w formularzu sprawozdania końcowego. Na podstawie waszej deklaracji przysyłamy odpowiednią ilość dyplomów dla uczestników. Praca z wykorzystaniem materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej też jest waszym zadaniem, czyli właśnie zachęcamy do tego, żebyście wykorzystywali przy pracy z młodymi ludźmi przede wszystkim publikacje, bo tam jest wszystko to, co jest niezbędne do zrealizowania projektów. Zadaniem waszym jest również wypełnienie sprawozdania końcowego, właśnie do końca lutego 2020 roku oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, to również jest ankieta internetowa. Następnie powtórzymy sobie jeszcze raz tematy semestru. To są cztery tematy: kronika sportowa, reportaż po sąsiedzku, zamaluj na lokalnie i kampania zaufania. I słuchajcie, pierwszy temat był już realizowany kiedyś w takim programie, który był poprzednikiem programu Młodzi w Akcji, nazywał się Młody Obywatel i wtedy nawet powstał filmik u jednej z grup projektowych, byliśmy z wizytą, z kamerą i na finale ich wydarzenia nakręciliśmy filmik, także teraz go obejrzymy, żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi w tym temacie i jak przykładowo można go zrealizować. Poprosimy o film. Do projektu przystępujemy już drugi raz.
W ubiegłym roku braliśmy udział w grze miejskiej, która nas bardzo mocno zainspirowała podczas szkolenia dla opiekunów. I również w tym roku z niecierpliwością czekaliśmy ogłoszenia kolejnych ścieżek. Jak tylko się ukazała, mówię, że słuchajcie, jest, więc natychmiast zabrały się do pracy i do szybkiego wyboru. Zanim pojechałam na szkolenie, one już sobie upatrzyły kronikę sportową i że to na pewno będzie to. Celem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, jak można spędzać czas, że ich rodzice kiedyś zamiast siedzieć przed komputerem, grali w gumę, grali w klasy, nie potrafili się nudzić. Wypożyczyłyśmy książki ze starymi grami, gdzie było ich bardzo dużo, więc miałyśmy szeroki wybór, tam były wszystkie zasady. Pytałyśmy naszych rodziców i naszych dziadków. Skoro Mikołaj łączy pokolenia, no to stwierdziłyśmy, że będziemy Mikołajkami. I jeden z dziadków, któremu bardzo dziękujemy, uszył nam spódniczki. Spotykałyśmy się co piątek po szkole, zazwyczaj trwało to tak do godziny 16-17. Pierwsze spotkania to były organizacyjne, ustalałyśmy jak to wszystko będzie wyglądało, godziny naszych spotkań. Na późniejszych przygotowywałyśmy parawany, takie rzeczy do gier, które są potrzebne. Na Facebooku założyłyśmy fanpage'a Mikołaj łączy pokolenia. Na zebraniach w naszej szkole poszliśmy do dzieci z klas drugich i rozdawałyśmy im cukierki z zaproszeniami, żeby przyszły ze swoimi rodzicami i dziadkami. Moja rola w projekcie to była taka doradcy. Ja siedziałam ze swoim biurkiem, czasami wyszłam i gdzieś tam coś mi, słuchajcie, trzeba to i to zrobić. Przychodziły i tak, proszę panią, a to jest fajne? Tak, fajne, robimy. A to się pani podoba? Ja mówię, to się ma wam podobać? Nie mi, mówię, to wy jesteście organizatorami. Przede wszystkim, planując takie działanie, musimy pamiętać o czasie, który niebłagalnie ucieka i zaplanować wszystko ze szczegółami. Najbardziej w sumie jestem dumna z tego, że to nam wyszło, że przychodzą już osoby i widać radość na twarzach dzieci, ten uśmiech i też rodzice zainteresowali się i przyszli, także to jest chyba najlepsze. Wszystkim udział w takim projekcie, bo jest naprawdę interesujący. Dowiadujemy się, w jakie gry grali nasi rodzice czy dziadkowie. Jest przy tym dużo pracy, ale też dużo zabawy, ponieważ próbujemy te gry i też się świetnie przy tym bawimy. Okej, dziękuję za film. Słuchajcie, także kronika sportowa to jest oczywiście jakiś przykład, jak można ten temat zrealizować, ale generalnie w nim chodzi o dotarcie do dawnych gier i zabaw, najlepiej poprzez nawiązanie kontaktów z seniorami, zrobienie z nimi wywiadów, pozyskanie w ten sposób tych informacji, a następnie z tymi informacjami można zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. To nie musi być wydarzenie właśnie na taką szkolną skalę, czy wręcz pozaszkolną, bo tutaj było mnóstwo osób z zewnątrz zaproszonych i to była impreza międzypokoleniowa. Ale to może być na przykład stworzenie publikacji z takimi instrukcjami gier i zabaw i rozpowszechnienie takiej publikacji. To może być stworzenie serii filmików instruktażowych pokazujących, jak grać w gry. Także sposobów jest wiele. W samej publikacji znajdziecie różne pomysły, ale też zachęcamy do generowania pomysłów z uczniami. Co można zrobić z tymi
instrukcjami dawnych gier i zabaw, które uda im się pozyskać. Ważne jest na pewno to, żeby starać się lokalnie pozyskać, żeby to nie były jakieś tylko publikacje z internetu bardzo ogólne, ale żeby to były informacje właśnie od starszych osób z okolicy, żeby właśnie dotrzeć do tych lokalnych gier i zabaw, regionalnych, które właśnie być może u was były jakieś specyficzne, charakterystyczne tylko dla waszego regionu lub jakieś odmiany znanych ogólnie gier, ale takie, które występują tylko u was. Także kronika sportowa to przede wszystkim dawne gry i zabawy. Zachęcamy, żeby je poznawać, zgłębiać i praktykować. Kolejny temat to reportaż po sąsiedzku. Na tropie ciekawych lokalnych historii. Tutaj już nie mam filmiku, ale powiem krótko, że w tym temacie chodzi o stworzenie reportażu, ale też, żeby to były historie lokalne. I ten reportaż może przybrać bardzo różne formy wykonania. To znaczy, to może być klasyczny artykuł ze zdjęciami, najlepiej opublikowany gdzieś w lokalnej prasie, w internecie, gdzieś szerzej po prostu. To może być forma wystawy w Domu Kultury lub w jakimś miejscu ogólnie dostępnym, w urzędzie na przykład. To może być również film. Różne przykłady tych reportaży znajdują się też na stronie internetowej Młodzi w Akcji, bo ten temat właśnie w poprzednim semestrze był już eksplorowany i wiele tych reportaży zostało. Tu jest też potencjał na to, żeby połączyć to na przykład z tematem kronika sportowa i zrobić reportaż o dawnych grach i zabawach z waszej okolicy. Także to może być też forma wykonania tego pierwszego tematu kronika sportowa, ale właśnie w takim połączeniu z reportażem, połączeniu tematów. Okej, słuchajcie, i kolejny temat, zamaluj na lokalnie, to taki temat artystyczny. Nazwa może być myląca, bo mówi o malowaniu, ale to nie musi być malowanie. W zeszłym semestrze również ten temat był chętnie wybierany, powstawały murale, ale powstawały też na przykład takie instalacje z odpadów, z korków od butelek kolorowych, różne właśnie prace artystyczne, powstawały napisy jakieś takie zaangażowane społecznie, żeby nie śmiecić albo żeby te śmieci segregować. Także tu też warto wybrać jakiś temat interesujący dla lokalnej społeczności i właśnie poprzez tą sztukę o tym temacie mówić. Czy właśnie malując w przestrzeni publicznej mural, czy w jakiś inny sposób. Też zachęcam do tego, żeby obejrzeć, co powstało w poprzednim semestrze. Na stronie głównej programu Młodzi w Akcji w aktualnościach, to jest chyba czwarty artykuł na stronie głównej, jest podsumowanie czwartej edycji programu i tam możecie zobaczyć przykłady ze zdjęciami, co zostało zrobione właśnie w ramach tych trzech pierwszych tematów. A czwarty temat, nowy, jest dopiero do odkrycia, jeszcze nikt tego nie robił. Tak jak mówiłam, on wymaga obejrzenia filmu pod tytułem Słucham. Ten film znajdziecie też, link do tego filmu znajdziecie w artykule w aktualnościach na stronie Młodzi w Akcji. Polecam, żeby najpierw obejrzeć go samemu, a później i zapoznać się z materiałami właśnie z tej publikacji, żeby wiedzieć, jak z tym filmem najlepiej pracować z młodzieżą. Film dotyczy telefonu zaufania. To jest film holenderski. To jest film dokumentalny, zrealizowany w taki sposób bardzo piękny, plastycznie i dosyć delikatny, bo natomiast jest o tyle ciekawy, że wykorzystuje fragmenty prawdziwych, zarejestrowanych rozmów właśnie z dzieci, młodzieży dzwoniących na telefon zaufania i troszkę je tak miksuje i pokazuje, jakiego rodzaju problemy mają dzieci i młodzież i że one po prostu potrzebują o tym rozmawiać, a często nie mają lub najczęściej nie wiedzą, że mają wokół siebie osoby, z którymi mogą rozmawiać.
I w tym temacie chodzi nam o to właśnie, żeby promować komunikację, żeby zachęcać do rozmów. To może być kampania skierowana do młodych ludzi i promująca na przykład telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, ale może to być kampania skierowana do rodziców, zachęcająca ich do tego, żeby więcej rozmawiali ze swoimi dziećmi. To może być też seria spotkań z rodzicami, czy z rodzicami i dziećmi, czy może spotkania dla pedagogów, czy w ogóle nauczycieli w waszej szkole. Właśnie tutaj pomysłów zrealizowania tego tematu jest sporo, jakby pomysłów, możliwości, tak, jak można to zrobić. Niektóre są opisane w publikacji, inne po prostu możecie sami go wymyślać z uczniami po obejrzeniu filmu i przedyskutowaniu, na ile to jest dla nich ważne i wydaje im się istotne, żeby o tym rozmawiać. Mnie się wydaje bardzo istotne i takie też myślę, że wnoszące do naszego życia, że po prostu wnoszące więcej uważności na siebie nawzajem i pokazaniu, że ta rozmowa, ta otwartość na siebie, ta umiejętność słuchania jest bardzo ważna. Także zachęcam tutaj, żeby właśnie najpierw obejrzeć film, sami zdecydujcie, czy po obejrzeniu filmu, czy w ogóle chcecie ten temat podnosić, bo to jest temat wymagający wrażliwości i ostrożności pewnej, bo nigdy nie wiecie, czy osoby, z którymi pracujecie, nie przeżywają aktualnie jakichś bardzo trudnych sytuacji życiowych i być może obejrzenie tego filmu, czy rozmowy o takich problemach może w nich obudzić jakieś trudne emocje. Też zachęcamy, żeby być może we współpracy z pedagogiem czy psychologiem szkolnym realizować ten temat. No właśnie, i tak, i chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Jeżeli byście mieli wątpliwości i pytania, to też zachęcam do kontaktu, ale on jest dosyć dokładnie opisany w tej publikacji. Swoją drogą, niedługiej, bo w sumie 36-stronnicowej, więc zachęcam do zapoznania się. Tutaj metoda projektu w szkole, czyli dobry projekt uczniowski, słuchajcie, jest interesujący dla osób tworzących i odbiorców. Na tym nam zależy. To jest trochę związane z tą motywacją. Jaką motywację macie wy, przystępując do projektu, i jaką motywację mają wasi uczniowie? Pamiętajcie, że najmocniejsza jest zwykle, czy nawet zawsze, ta motywacja wewnętrzna, czyli to, że wy chcecie lepiej ich poznać, w sensie swoich podopiecznych, czy nawiązać silniejsze relacje, zrobić coś sensownego dla swojej społeczności. Nie wiem, tak strzelam, bo każdy z was pewnie ma inne. Dla waszych uczniów motywacje też mogą być takie, żeby wzmocnić te relacje w grupie, nauczyć się pracy w grupie, ale mogą być również zewnętrzne, atrakcyjne, to znaczy, że to jest możliwość dla nich dostania lepszej oceny na koniec, czy nie wiem, jakie babiki stosujecie, ale warto myśleć o tym, jak ich zachęcić i zainteresować, żeby naprawdę sami chcieli to robić. No i druga rzecz to odbiorcy. Też trzeba poszukać takich środków dotarcia i takich tematów, które dla waszych potencjalnych odbiorców będą faktycznie interesujące. Nad tym się powinniście zastanowić w waszych grupach, czyli najpierw spróbujcie zdiagnozować, kto waszym odbiorcą będzie, a później jakie są jego zainteresowania i oczekiwania przy tym, co chcecie mu przekazać przy tym danym temacie. Powinniście również jasno określić cele i kryteria, własne kryteria sukcesu. To jest ważne przy takim projekcie. Dobry projekt powinien uczyć planowania własnej pracy, czyli właśnie ta praca z harmonogramem i podziałem zadań. To jest to, na co powinniście przewidzieć czas w trakcie pracy projektowej. Optymalnie, żeby uczniowie sami mogli wybrać dla siebie zadania. Jeżeli do danego zadania nie ma chętnych, to być może jest to zadanie zbędne. Może można z niego zrezygnować. Zastanówcie się nad tym, bo to jest właśnie ważne, żeby te zadania były interesujące dla tych osób, które będą się nimi zajmowały.
Dobry projekt powinien również uczyć współpracy z innymi, również poza szkołą, czyli raz, że wasi podopieczni uczą się współpracy ze sobą i z innymi osobami w szkole, ale również nawiązują te relacje poza szkołą, czyli pozyskują tak zwanych sojuszników. To mogą być osoby, które was jakoś wspomogą materialnie, na przykład warto się zwrócić może do lokalnych firm, przedsiębiorców, do rodziców również, czy mogą jakoś wesprzeć, na przykład poczęstunek zaoferować w czasie finału projektu, czy w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli na przykład potrzebujecie nagród dla uczestników waszego wydarzenia, to może warto właśnie je pozyskać i wykorzystać to jako pretekst do uczenia się nawiązywania relacji dla waszej młodzieży, tak? Czy dzieci, dla waszych podopiecznych. W publikacji znajdziecie przykładowy list do sojusznika i to jest właśnie list z prośbą o przekazanie bodajże balonów na imprezę finałową. Także tutaj znajdziecie go w tej chwili, nie pamiętam na której stronie. To nie będę może teraz szukać, ale on jest w publikacji, także zachęcam, żeby sobie taki przykładowy list do sojusznika przeczytać i ewentualnie przerobić go na wasze potrzeby. Można właśnie skorzystać z pakietu medialnego, żeby wykorzystać ten papier firmowy, tak zwany, czyli z logotypami, który będzie dobrze wyglądał w takim liście. Dobry projekt uczniowski powinien być również realistyczny, czyli faktycznie na tym etapie planowania prac wyobraźnia szaleje i to bardzo dobrze, bo dobrze jest marzyć i wymyślać różne rzeczy. Natomiast kiedy już troszeczkę zawężacie i decydujecie się, co będziecie robić, no to wasza też rola opiekunów jest taka, żeby patrzeć, czy to jest możliwe do zrobienia w tym czasie, którym dysponujecie i tymi środkami, którymi dysponujecie, czyli ilość osób w grupie, czy wystarczy do zrealizowania danych działań, czy nie wiem, warunki lokalowe, którymi dysponujecie, pomieszczą tyle osób, które chcielibyście zaprosić i tak dalej. Więc ten dobry projekt powinien być realistyczny, tak żeby nie okazało się, że zaplanowaliście bardzo dużo, a później nie jesteście w stanie tego zrobić, zrealizować, bo to może być bardzo rozczarowujące dla waszych uczniów, więc czasem lepiej zrobić trochę mniej, ale zdążyć zrobić dobrze do końca i świętować sukces, niż właśnie przesadzić z planami, marzeniami i się rozczarować. Także realistycznie podchodzimy do projektu. Dobry projekt również odpowiada na prawdziwe potrzeby zainteresowanych nim osób, czyli zarówno osób tworzących, jak i odbiorców. Czyli z jednej strony jest interesujący dla nich, ale również odpowiada na te potrzeby, czyli wymaga tej diagnozy na początku. Z jakimi problemami się mierzymy, czego brakuje na przykład. Tutaj w przypadku tych dawnych gier i zabaw być może tą potrzebą będzie po prostu, jeżeli część działań będziecie przeprowadzać z seniorami, tak, tutaj na przykład pozyskiwać od nich gry i zabawy, to odpowiecie na taką potrzebę ich kontaktu z ludźmi, bo to są często osoby, które mają dużo czasu, ale nie mają czym go wypełnić i właśnie brakuje im ludzi, są samotni, więc w ten sposób możecie odpowiedzieć na ich potrzeby, poświęcając im czas i okazując zainteresowanie. Dobry projekt daje uczniom i uczennicom radość tworzenia. Tak, więc ta radość, ta dobra zabawa przy realizacji projektu jest niezbędna i to się też wiąże z tym, że to dlatego młodzież powinna mieć możliwość decyzyjności, co chcą robić, no bo wtedy wybiorą rzeczy, które ich kręcą, które ich interesują. Także tutaj też dobra atmosfera jest ważna. Można jakby próbować to budować, raz, że robiąc jakieś energizery tak zwane, takie zabawy integrujące i orzeźwiające w trakcie pracy projektowej. I przykłady takich zabaw znajdziecie też w publikacjach obydwu tych. A drugą rzeczą, która może tą radość tworzenia troszeczkę wzmagać, inicjować, to jest
na przykład stworzenie takiej przestrzeni do pracy przyjemnej, czyli że jemy ciasto i pijemy herbatę przy tej naszej pracy projektowej, że mamy troszkę może inne zasady niż na co dzień właśnie dla tej grupy, która działa, jakieś takie może przywileje tylko dla tej grupy projektowej. No to już jest do przemyślenia, na co możecie sobie pozwolić w waszych warunkach szkolnych, ale myślę, że warto pomyśleć o tej dobrej atmosferze pracy, żeby ta radość tworzenia wam towarzyszyła. No i dobry projekt buduje wiarę we własne siły, czyli warto się postarać, żeby właśnie zakończyć sukcesem, to buduje zawsze wiarę we własne siły, ale też dawać tej młodzieży okazję do trochę do sprawdzania się, do próbowania czegoś nowego, ale też w tym zakresie, w którym oni sami chcą spróbować, czyli nie zmuszamy, czasem lepiej z jakiegoś zadania zrezygnować niż zmuszać osoby do jego realizacji i no i wtedy ryzykować, że to po prostu nie będzie zrobione albo będzie zrobione źle. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o metodę projektu w szkole. I teraz kryteria jakości, czyli na co zwrócić szczególną uwagę, to są te kryteria, które znajdują się w obydwu publikacjach na początkowych stronach. One są tam dosyć dokładnie opisane i zachęcam, żeby na różnych etapach projektu zerkać i sprawdzać, czy wasz projekt spełnia te kryteria. Słuchajcie, i to jest tak, to jest 8 punktów. Tutaj skrótowo je omówię. Uczniowskość projektu, czyli oddajecie uczniom tą decyzyjność co do tematu i co do szczegółów projektu. Zachęcam do tego. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe. Czasem z bardzo małymi dzieciakami wręcz no, nie da się, tak? To wy musicie być im sterem i okrętem. I okej, to jest okej, zwłaszcza przy maluchach, ale im starsze dzieciaki, im starsza młodzież, tym więcej powinni sami robić i decydować. Czyli wy w tym wypadku optymalnie by było, żebyście przedstawili im te 4 ścieżki, 4 tematy, ale dali im możliwość wyboru jednego z tych tematów, czy właśnie zrobienia takiego miksu różnych tematów. I później decydowania, w jaki sposób go zrealizują. To oni powinni wymyślać, a wy tylko czuwać nad tym procesem. Też jasno określone cele projektu. To powinniście zdefiniować na początku działań. Co wy chcecie osiągnąć? Do kogo wy mówicie? Jakby co chcecie, żeby się zadziało? Okej, harmonogram działań, czyli właśnie też mówiliśmy o tym, że to jest bardzo ważna też umiejętność, te kompetencje miękkie, czyli właśnie planowanie pracy, współpraca w grupie, rozpisywanie, umiejętność rozpisywania różnych zadań w czasie, co, kiedy trzeba zrobić i kto jest za to odpowiedzialny. To jest ten harmonogram działań i powinniście mieć to w waszym projekcie. Pozyskanie sojuszników to właśnie jest ten punkt, na którym również nam bardzo zależy, bo zależy nam, żebyście wychodzili z działaniami poza szkołę i to wyjście może być chociażby symboliczne, w sensie takie bardziej wirtualne, internetowe, polegające na wysłaniu maili z prośbą o wsparcie, ale jednak powinno zaistnieć, bo też uczy młodzieży właśnie nawiązywania kontaktów i pozyskiwania wsparcia. To są ważne umiejętności. Promocja wydarzenia też nam zależy, żebyście mówili o tym, co robicie, chwalili się tym po prostu. Czyli tutaj możecie korzystać z mediów społecznościowych, z lokalnej prasy, nie wiem, jakichś stron, czy szkoły, czy urzędu. Po prostu pisali artykuły o tym, co robicie, opatrywali je zdjęciami i rozsyłali. Ale ta promocja może również być na takim poziomie, wiecie, plakatów w sklepach spożywczych w okolicy, czy wiem, że niektórzy proszą na przykład księdza z parafii, żeby na ogłoszeniach w niedzielę ogłosił, że będzie jakieś wydarzenie i przekazał to zaproszenie na to wydarzenie wasze.
Także tutaj też można wymyślać, jak promować, żeby dotrzeć do tych odbiorców. Zachęcamy do tego. Prezentacja publiczna, tak? Czyli prezentujecie te wasze prace szerszej publiczności, choć ta prezentacja może przybrać bardzo różne formy, to łączy ją to, że wychodzicie właśnie z tymi efektami swoich prac poza własną grupę projektową. Dowiaduje się o waszym projekcie znacznie więcej osób, czy poprzez internet, czy właśnie poprzez takie wydarzenie, jak widzieliśmy na filmie, właśnie tam Mikołaj łączy pokolenia. To po prostu to jest ten finał, wielki finał projektu, to ta prezentacja publiczna. Dokumentacja projektu, zachęcamy, żeby odbywała się przez cały okres trwania projektu, czyli już na spotkaniach grupy projektowej możecie sobie robić zdjęcia, możecie pisać, na przykład mając profil waszej grupy projektowej na Facebooku czy na stronie szkoły, to też po prostu dokumentować. To się może przydać w przyszłości, kiedy będziecie robić kolejne projekty, starać się jakieś dofinansowania, to już macie materiał, z którym możecie iść do ludzi, chwalić się, my tak pracowaliśmy. No ale oczywiście najważniejszą dokumentacją są te zdjęcia, czy materiały, wideo, czy relacje z finału waszych działań, z tych efektów końcowych. Taką formą dokumentacji jest też na przykład taki artykuł na naszej stronie. Kiedy wysyłacie nam relacje ze swoich działań, to co sobie zapiszecie, po prostu też już jest formą dokumentacji projektu i to, co pojawi się w związku z tym na naszej stronie. Także zachęcam do wysyłania tych relacji w trakcie pracy. I ósmy punkt, ewaluacja i podsumowanie. To jest bardzo ważne, żeby zakończyć swoje działania takim podsumowaniem, takim odpowiedzeniem sobie na pytania, co się nam udało, co można było zrobić lepiej. No a na końcu jeszcze optymalnie, żeby pojawiło się świętowanie sukcesów. Także tego wam życzę, żebyście na końcu mogli świętować, ale dla młodzieży to jest też bardzo ważne, żeby nie zakończyć działań i rozejść się do domów, tylko później jeszcze po zakończeniu projektu spotkać się, podsumować i świętować też. Słuchajcie, tutaj kolejny slajd, co jeszcze może być przydatne. Bardzo pomaga, zwłaszcza w liczniejszych grupach projektowych, wybór liderów, którzy będą tak jakby tymi, może być jeden, może być więcej, na przykład takich liderzy podzespołów, jeżeli jest liczna grupa. Tak, tutaj jest wybór lub wskazanie, tylko to się nie odnosi do tego, że wy powinniście wybrać lub wskazać, tylko sama grupa powinna wytypować wśród uczestników tej grupy, kto mógłby takim liderem być. Ewentualnie ta osoba może się sama zgłosić. Natomiast to pomaga, bo to też zdejmuje z was tą rolę trochę. Wy jesteście takim opiekunem, czyli dobrym duchem, który czuwa nad, jakby trochę tak z boku, nad działaniami tej grupy, ale to oni się powinni zarządzać sobą nawzajem. Także to może być przydatne. Również właśnie ta dokumentacja, to wspominam już wcześniej, zachęcamy, żeby przez cały okres realizacji dokumentować, co się dzieje. Być może warto komuś tą rolę powierzyć, że będzie po prostu osobą robiącą zdjęcia na różnych etapach, czyli przy spotkaniach grup projektowych, na przykład przy tych wywiadach, jeżeli to by były wywiady do kroniki sportowej lub reportażu po sąsiedzku, to można też dokumentować po prostu te różne etapy waszej pracy. Podziękowanie dla sojuszników na zakończenie. Warto im podziękować na przykład dyplomami czy zdjęciem jakimś ładnie oprawionym, coś na koniec takiego, albo po prostu mailem, ale takim miłym, przyjemnym. Jest to taki fajny akcent na koniec, a poza tym też rokuje na kontynuację współpracy w przyszłości. No i wspólne świętowanie na zakończenie, to też już o tym mówiłam, to jest bardzo, bardzo ważne dla samej młodzieży, myślę, że dla was, no jest to po prostu już przyjemne, żeby świętować sukcesy. Także o tym wcześniej, jak to zrobić, żeby fajnie wyszło. No i chyba z mojej strony to tyle. Teraz zapraszam do pytań. Jeżeli są jakieś pytania, to ja sobie teraz zerknę na czat, czy coś się pojawiło.
O, tu jakieś, widzę, że dużo energii na czacie, bardzo fajnie, cieszę się. Pani Moniko, pozdrawiam serdecznie, tak, potwierdzam, że pani działa we współpracy z CEO na pewno dłużej niż ja, bo ja tylko 5 lat, ale też mam przypływ energii po każdym szkoleniu, więc bardzo się cieszę. Słuchajcie, nie widzę jakichś konkretnych pytań. Przypuszczam, że też Karolina odpowiadała na bieżąco. Słuchajcie, więc jeżeli nie ma pytań, to dziękuję za uwagę. To jest mój adres mailowy. Gdyby ktoś chciał do mnie napisać, to zapraszam serdecznie. Będzie mi bardzo miło, a poza tym też chętnie odpowiem na wasze pytania czy wątpliwości, jeżeli się pojawią. Życzę wam wspaniałych projektów. Pamiętajcie, że to ma być też dobra zabawa. O tym też mówiłam w pewnym momencie, ale czasem się zapomina w trakcie, ale to ma być dobra zabawa. Też przez zabawę człowiek się uczy. Także myślę, że wasi podopieczni się najwięcej nauczą, jeżeli będą się też dobrze bawić. I te relacje to jest podstawa, żeby później wszystko inne szło gładko. Także trzymam kciuki, pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja do spotkania. Na przykład na OPPM-ie. Do widzenia, do zobaczenia.